Osobie, osobowości, fenomenowi Tomasza Pułki. Nie będziemy skupiać się tak bardzo na krytycznym aspekcie jego dzieła. Nie będziemy mówić tak dużo, jak mówiliśmy dwa dni temu, nie my, w innym składzie, mówili nasi koledzy dwa dni temu o jego wierszach. To była tamta część. My tu mamy zupełnie inne powody, żeby się spotkać. Jesteśmy też z zupełnie różnych przyczyn, bo pełniliśmy w życiu Tomasza rozmaite, różne funkcje. Ja zaraz powiem jakie, ale mam nadzieję, że mamy ten sam przynajmniej cel. Chcemy sobie może coś uświadomić, może coś przypomnieć, albo chociaż pobyć chwilę w takim gronie, które ma ochotę wspominać Tomasza Pułkę. Cała rzecz się dzieje przy okazji edycji jego wierszy zebranych, na którą troszkę czekaliśmy, ale wreszcie jest. I te 6 lat jego pisania, przynajmniej tak wynika z okładki, wiemy, że pisał więcej, dłużej niż 6 lat, ale okładkowe daty wskazują na 6-lecie zawarte w tym wielkim tomie, jak na 6 lat. Ukazało się całkiem niedawno, bo w 5. rocznicę śmierci Tomasza w lipcu tego roku. Ja tylko wspomnę może dla tych, którzy nie mieli okazji, nie przeglądali jeszcze tego tomu, że tu znajdują się zarówno 4 tomiki, które Tomasz Pułka napisał i opublikował za życia, jak i ten jeden tomik, cennik, który złożył w wydawnictwie, ale nie zdążył, nie doczekał się na jego premierę, więc to jest też jakby tom zamknięty i zredagowany chyba też jakoś przegadany z redaktorami przez niego samego, chociaż wiadomo, że redaktorem był Szczepan Kopyt. I znajdują się tutaj jeszcze takie 3 tomy złożone i przemyślane przez Tomka, oraz 4 zestaw plików, 5 cykli, które chodzą pod wspólnym tytułem plik. Załóżmy, że to też jest 4 tom. Tomasz Pułka oprócz tego był autorem Prus, które były wydane osobno, nie ma ich w tym tomie, więc to też taka informacja, to nie jest całość. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam powiedzieć. Z reguły mówimy o Tomku Pułce jako o poecie, który być może najlepsze tomy mógł jeszcze napisać. Napisał już i tak całkiem niezłe. Natomiast ja myślę o nim jako o naprawdę świetnie zapowiadającym się też krytyku literackim, publicyście, ale przede wszystkim prozaiku. I jakby to, jak on pisał, jak on potrafił wyrażać siebie w różnych konwencjach, gatunkach, przecież nie skakać między tym, ale jak też umiał trzymać formy takie nieoczywiste, jak, nie wiem, blog, notatka dziennikowa i tak dalej, to jest bardzo imponujące, więc jestem przekonana, że napisałby też duże, długie formy, takie fantastyczne i chciałam o tym wspomnieć, bo tego nie ma tutaj w tym tomie, tych większych form, większych niż wiersz. No, ale teraz przejdę już do naszych gości i może uświadomię też Państwu, kim my byliśmy dla Tomasza Pułki,
Zacznę może od siebie, bo tutaj mam najmniej do powiedzenia. Ja się nazywam Karina Felberg-Sendecka, jestem krytykiem literackim i byłam krytyczką, kiedy Tomasz wydawał swoje wiersze, więc czytałam je z ogromnym zafascynowaniem. Uważałam go za najfajniejszego przedstawiciela swojego pokolenia i taką miałam z nim relację. Spotykałam się z nim na festiwalach, na warszawskich manifestacjach i czasami zamieniłam dwa słowa. Najserdeczniej witam siostrę Tomka Bułki, Magdalena Bułka, która jest pływaczką, trenerem, trenerką i przyjechała do nas, żeby z nami razem pobyć chwilę i z tymi wierszami. Magda jest młodszą siostrą Tomka, ale nie jedynym jego rodzeństwem. Tomek miał jeszcze brata, Magda nam o tym zaraz wszystkim opowie. Witam też Ciebie, Dawidzie. Dawid Mateusz, poeta, kolega, przyjaciel Tomasza Bułki, dobry znajomy. Zaraz nam opowiesz, jak to było. I też w jakiś sposób, mam nadzieję, że o tym opowiesz, nie chcę być kontynuator, ale powiedzmy, że jest jakaś łączność między Wami, który nie sposób nie zauważyć w twoim tomiku Stacja Wieży Ciśnień, którego ci zresztą gratuluję, nie mieliśmy jeszcze okazji o tym porozmawiać. I w końcu ty, Radosławie, Radosław Jurczak, który nie byłeś kolegą Tomka, bo byłeś wtedy bardzo młodą osobą, 95 rocznik. Właściwie to jest niesamowite, że z kimś, kto się urodził w 95 roku, 5 lat po śmierci Tomka, wspominamy Tomka, to jest... Czas szybko płynie i też nam o tym opowiesz i może byśmy chcieli właśnie, żebyś ty jako pierwszy, bo najmłodszy, bo też masz z nim taką specyficzną więź. Chcielibyśmy, żebyś nam po prostu uświadomił, jak bardzo ty i twoje pokolenie wglądacie w to, co napisał Tomasz Bułka. Nie jest takie proste, jak się wydaje. Już, tak? Dobrze, więc jeśli chodzi o moją osobistą historię z Tomkiem, to sądzę, że za chwilę, tak, bo ona jest związana z pewną dość istotną anegdotą, ale jeśli chodzi o recepcję Bułki, Masza Bułki właściwie, nie, w każdym razie o recepcję Bułki w rocznikach młodszych od niego, ale to już ogólnie o recepcji Bułki, to jest tak, że są dwie, trochę jak było dalej, są dwie dosyć różne ścieżki, dwie dosyć różne recepcje Bułki, które w dużej mierze zależą od tego, czy odbierają go, czy czytają go ludzie, którzy go znali, czy ludzie, którzy go już nie spotkali, albo prawie nie spotkali. I to jest dosyć ciekawe, dlatego że faktycznie linia, ta różnica między dwoma liniami odbioru przebiega mniej więcej tutaj. Znaczy, to jest co do zasady przeważnie kryterium. To się wiąże z tym, jest takie sformułowanie Ilony Witkowskiej, do którego jeszcze wrócimy pewnie, o tej pustej przestrzeni, która stała się informacyjna do pokolenia, w którym Bułka był, czyli Bułka to jest 88 rocznik, tak? I faktycznie w jakimś sensie odbiór, jak sądzę, Bułki przez te roczniki został jakoś wyznaczony przez samego Bułkę jako osobę oraz przez tę wyrwę. Natomiast my, cokolwiek by to znaczyło, w każdym razie my nie znający Bułki, nie mamy siłą rzeczy możliwości czytać go, czytając go jednocześnie jako osobę. To znaczy, i uważam, że to jest dobrze, to znaczy w momencie, w którym dostajemy kanon Bułki w pomarańczowej okładce, on jest głosem i on już jest w tym momencie głosem całkowicie poetyckim, co pozwala na kształtowanie odbioru w bardzo taki specyficzny sposób. Ale powiedz jedną rzecz. Ty się spotkałeś pierwszy raz z poetą Tomaszem Bułką, czy już z legendą Tomka Bułki? Ja się spotkałem pierwszy raz z Bułką, z tego co wiem, pierwszy raz spotkałem się na dwa sposoby, w sensie zarazem, że z poetą Tomaszem Bułką o tyle, o ile pierwsze moje spotkanie z poetą Tomaszem Bułką było spotkaniem z nekrologiem Tomasza Bułki w przekroju autorstw
trwała. To była taka krótka nota, z tego co pamiętam, Romana Kurkiewicza, w której cytowano, albo przytoczono w całości, Blendę. Ja wtedy czytałem bardzo dużo, ale nie czytałem wierszy współczesnych. W takim ścisłym sensie. To był, i teraz kwestia jest taka, że to był dla mnie pierwszy wiersz współczesny. I teraz myślę o sobie przynajmniej i wiem, że jest też dużo ludzi w rocznikach dookoła mojego, do której było podobnie, że czytanie Półki było czymś, co wyznaczyło sposób, wyznaczyło podejście do języka poetyckiego i wyznaczyło sposób myślenia o wierszu i o tym, co można zrobić w wierszu. I chciałem powiedzieć, to jest kwestia, to jest bardzo ciekawy początek, tak, bardzo ciekawy sposób zaczynania, dlatego że cechą charakterystyczną Półki, jak już to było powiedziane, jest to, że Półka mógł wszystko. Kiedy zaczyna się czytać poezję od tego, że można w niej wszystko, to można zajść w dziwne, ale też w ciekawe miejsca. A skoro już wspomniałeś wiersz Blenda, to może ja wyjawię tutaj rąbkę tajemnicy. Wybieraliście sami wiersze, które chcecie dzisiaj czytać, wiersze Tomka, i jakoś tak się zdarzyło, że każde z was wybrało właśnie Blendę. I chciałam was zapytać, zanim przejdziemy do pierwszej porcji poezji, którą nam zaprezentujesz, żebyście przynajmniej króciutko, jedno zdanie powiedzieli, dlaczego akurat Blenda? No chyba, że macie na jakąś dłuższą wypowiedź. Zacznij może ty, Dawidzie. Dzień dobry państwu. To znaczy, to jest taka historia po prostu, że jest to moim zdaniem jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy w ogóle wiersz Tomka. To ciekawy wiersz, który on napisał mając lat 19, co jest jednak dosyć specyficznym, specyficznie narzuca pewne spektrum odbioru. Jest to wiersz faktycznie docierający, tak mi się wydaje, zarówno do nastolatków, do ludzi, którzy mają tyle lat, kiedy Tomek miał, kiedy pisał ten wiersz, jak i do ludzi nieco starszych. Jest to wiersz niesamowicie dramatyczny wewnętrznie, że tak powiem. I jest, nie ukrywam, jednym z moich ulubionych wierszy Tomka. A ty, Magdo, dlaczego nie ukrywasz? Dzień dobry. Jeśli chodzi o mnie, to był po prostu przypadek. I fajnie się złożyło chyba, że taki przypadek. Tak, no dla mnie, tak jak mówiłem, to był wiersz, to jest wiersz bardzo osobisty, dlatego że dla mnie poezja współczesna zaczyna się od Blendy Tomasza Półki, czytanej w roku 2012. A jednocześnie oczywiście to jest wielki wiersz, tak? Znaczy on splata dwie takie tendencje, które są u Półki bardzo mocne, to znaczy właśnie tą taką emocyjność, konfesyjność, tą zmysłowość, to z drugiej strony ten kanał, który powiedzmy, można nazwać kanałem dezinformatywnym, czy kanałem tej niezrozumiałości, tej formalnej. Pewnie nie rozwikłamy jakby zagadki tego wiersza, bo ona jest jakoś symptomatyczna. Tylko chciałam powiedzieć, zanim oddam tobie głos, żebyś czytał dla nas, między innymi ten wiersz, że to też jest jakoś wiersz ulubiony nie tylko dla waszego pokolenia, bo jak pamiętam, rozmawiałam z Adamem Wiedemannem na temat Tomasza, to dla niego to było tak oczywiste. Mówi, tak, wiesz, ten jego ulubiony wiersz, nie? Znaczy ten najlepszy wiersz, Blenda. Jakby on się nawet nie silił na argumentację, po prostu stwierdził jako fakt. Więc to jest coś takiego, co pewnie nas wszystkich bukomanów łączy. Chyba. Zapraszam do czytania. Blenda. Moje oczy są w coraz to gorszym stanie. Nie chodzi o wadę, nie mówię tu o jaskrze. Kiedy wieszam pranie i na siebie patrzę, moje oczy widzą codzienne umieranie. Jeszcze pojedynczego ciała, bo jeszcze się mieszczę w tej warunkującej rozstanie. Powłoce z papieru zwilżonego śliną, nasze łodzie się miną, grymas uśmiechu. Nasze łodzie się mienią, brokat i cekiny. Opowieść o kolorze, który zgubił znaczenie, piękne mówienie zdrobnione do rozmówka na kursie języka, najlepiej angielskiego. Przecież nie dostrzegą różnicy w zapisie. Moje oczy są w coraz to gorszym stanie. Kiedyś były tylko smutne, teraz to jest rozpacz. To nie siedzi we mnie, tylko podczas siebie. Taki akt własności, żeby był czasownik. Taki akt własności, żeby przyjąć gości i częstować ciałem. Idea chrześcijaństwa to przejście z szukałem do jesień widocznego na murach. Które jest? Tak to tutaj. Mam nadzieję, że zdążę.
Bardzo ładne miejsce. Dziękuję. Proszę się rozgościć. Wstęp do nowych wierszy. Motto z matki Gorkiego. Robotnicy od razu zauważyli nową handlarkę. Wstęp do nowych wierszy. Trzeba zacząć kłamać i wrócić do źródełka. Hiperkataleksa, taktyl na stole Diereza, mały metronom, ręka w kieszeni, commons, purple. Ciągłe pierdolenie świata się ze słówkiem. Jak piękne były tamte jabłka, o których mówiłaś, o które cię kocham, moja ryża rtęci, zamknięci, jesteśmy w tym samym ogrodzie, ja popchnąłem kluczek i teraz uczysz się burzy, która nigdy nie przyjdzie. Gdzie koniec tęczy, wszystkich zdrowo męczy, pijcie, moi bracia, wręczy mnie brak ciała, a wyjście ze skóry nie wchodzi w rachubę. Lekko dotyka twojej pełnej piersi. Tak zaczniemy próbę. Elegia do Teresy Radziewicz. Chłód się przejawia poprzez brak szalika, nie przez inne cetry. Język to technika, moja droga, mówienia o się to zużyta foremka, którą każda piękna przykłada do brzucha. Urodzić czytać cudzysłów, mucha na suficie piękniejsza jest od tańca, od układu głosek, bo nie jest słyszalna, jest jak kreska z Braille'a, po której błądzi palec, odsyłając do słówka obrazka nutki. Co z tego, że rzutki, że giętki i śpiewny jest ciąg znaków, kiedy Białystok jest tam, a tutaj jest Kraków, otoczony skórką. Zbierasz rekwizyty, zbieraj dokładnie. Weź wszystkie, które gaszę, wszystkie bez kursywy. Średnik, pauza, nawias, wszystko uzasadnię. Pisać ładnie czy ściemniać? Są też słowa na dnie, przełyku. I tymi chciałbym mówić. Dlaczego klasycy? Dlaczego klasycy muszą tak kłamać, jakby na wieki wieków w poprzecznej wannie chowali brudne butle pełne swądu i maili? Dlaczego klasycy kładą się tak późno? Wtedy rozumiemy, że nimi jesteśmy, chcąc zaprzeczyć panowaniu szabli. 30.074 jak wypadanie włosów. Jądra zniżające się wraz z wiekiem. Okaryna pełna śliny. Dzban pełen jadła. Life set. Nie ma dalej, nie ma wyjścia, żadne narkotyki, łyżeczki, zapętlenia, poprawki, daj się temu, daj. Bo wychodzi zza dźwięku, który zawsze pierwszy, tąpnięcie płyty mojej żony, kogoś całkiem innego. Ten, który do nas idzie, to nie jest człowiek, który. Tylko przestrzeń dźwięku, nie ma dalej. Lepiej czytać. W wyjściu nie ma żadnych narkotyków, lepiej czytać. Wierz mi, ufaj przestrzeni dźwięku, nie ma dalej, nie ma nic. Skonstruujmy świat, profesorze. Który to z nas mówi? Bez znaków, przejście. Bez znaków, powtarzam, szepczę. Jest to okno albo kawałek słońca. Małe nakłucie na skórze, wielka rana w sercu, bez znaków. Jeszcze raz. Szepczę. Jest to okno albo kubatura wyjścia, bez znaków, znowu. Nie ma innej drogi. Wszystko, co piszę, będzie uznane i dopowiedziane do reszty rzeczy rozodrganych jak rtęć. Bez znaków. Druga część. Techno, techno.
techno-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 tekście. Nie uciekniesz minimal trans, wejdź. Przekładam, przełóż dźwięk na bit. Kierownik tekstu to jest jedna kropka od matki. Do dojścia w deltę pewnej rzeki, stanowczej rzeki, rzeki rzutkiej jak rtęć. Techno, 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 techno w tekście. Techno w tekście seks. Sample cover. SZ. Odkrywanie okien tam przesada, z miejsca na miejsce. Pod wodą, pod kilogramami cieczy, jutro wyjadę doszczętnie. Mam przesadę, z miejsca na miejsce. Przejście będzie uznane. I dopowiedziane. Do reszty rzeczy rokujących masą. Jak zwykle, jak zwykle. Techno w tekście, rwanie, czas neurocover, sample cover, jak zwykle. Jak techno w tekście, mam przesadę. Kompozycja otwarta, więc zamykamy, więc przełóż dźwięk na bitki robi, to jest jedna kropka. Dalej wszystko gratis. Bardzo ci dziękujemy. To jest naprawdę wzruszające, że tę część tych wierszy potrafisz powiedzieć z pamięci. I wcale nie takie typowe. A teraz chciałam porozmawiać przez moment z tobą, Magdo, o Tomku, twoim bracie. Powiedz nam, może o tym, kim on chciał być, jak był małym chłopcem, a jeszcze nie chciał być poetą. Oj, to się bardzo często zmieniało. Także pierwsza myśl Tomka to chciał być księdzem. I to jest zadziwiające, tak, ale chciał być księdzem, był nawet ministrantem. Więc czynił jakieś kroki w tym kierunku, natomiast później około 6 klasy podstawówki bodajże, jeśli dobrze pamiętam, i przez gimnazjum chciał być ginekologiem. Tak. Później nasze drogi jakoś się tak mijały, natomiast chyba rodzice też popychali go w takim kierunku gdzieś tam polonistyki i później to on już sam decydował, kim chciałby być. Natomiast te początkowe takie jego zamiary to dosyć śmieszne. Tak. Powiedziałaś mi kiedyś, że on zaczął pisać jeszcze w podstawówce, ale czy on... Mnie interesuje coś innego. Nie tyle te pierwsze gesty poetyckie, mniej lub bardziej świadome, tylko właśnie ta rodząca się świadomość w nim, że no, ja chcę być poetą, albo nie wiem, albo ja chcę być jak inni poeci. Pamiętasz jakiś taki moment, kiedy na przykład przytmem ogłosił, że będzie poetą, albo że jest poetą? Znaczy, ja na początku może zaznaczę, że między mną a Tomkiem jest 4 lata różnicy, ja jestem od niego trochę młodsza, więc moje gdzieś tam wspomnienia z dzieciństwa zaczynają się na okresie, kiedy on był w podstawówce i ja do dzisiaj pamiętam go, że Tomek zawsze siedział z książką, wszystkie swoje pieniądze wydawał na książki, zbierał komiksy i myślę, że to powoli się w nim rodziło, natomiast kiedy Tomek poszedł do gimnazjum, to zmienił środowisko i poszedł do gimnazjum do Myślenic, bo my mieszkamy na wsi, czyli on poszedł do miasta i wtedy śmiesznie to może teraz brzmi, ale około pierwszej gimnazjum zaczął pisać wiersze i startować w jakichś takich konkursach już w gimnazjum. Wydaje mi się, że wtedy narodziła się taka myśl, że on właśnie chce to robić. Ale wracał do was na weekendy, prawda, na wakacje, w takich okresach, kiedy uczniowie, studenci mają wolne, przyjeżdżał. Pisał Impresje Rudnickie. Pamiętasz ten cykl? Tak, tak.
taki dosyć ciepły chyba jednak mimo wszystko, prawda? Bo w trudnej chyba wtedy sytuacji, bo się chciał strasznie podleczyć po tym, jak tam, nie wiem, pamiętam, że rzucił palenie i chciał zdrowo żyć i właśnie wybrał dom rodzinny na miejsce, gdzie można dojść do siebie i zregenerować się po trudnym roku w Krakowie. Chciałam cię zapytać właśnie o te wakacje w 2011 roku, które się okazało jednak ostatnimi wspólnymi. Czy ty też masz jakieś wspomnienia z tamtego czasu? Tak, znaczy on wtedy wrócił do domu i to była bardziej taka decyzja chyba rodziców, żeby go po prostu zabrać z tego Krakowa, bo zaczynały się takie jakieś tam małe problemy z nim. I tak pamiętam dokładnie te wakacje. Były one nasze ostatnie wspólne wakacje i to były akurat... To był taki czas, gdzie moi rodzice wyjechali na tydzień, zabierając młodszego brata i zostaliśmy w domu tylko we dwójkę z Tomkiem. I Tomasz zrobił imprezę dosyć huczną. Było dużo jego znajomych wtedy. To był chyba Podgórny Łukasz i ja do końca nie znam wszystkich jego znajomych, natomiast gdzieś tam pewnie jakby państwo kojarzą. No i ja akurat pojechałam na noc do swojej koleżanki, wracając rano do domu. Mieliśmy altankę w ogrodzie, więc jak wróciłam, to ta altanka leżała płasko. Po prostu konstrukcja się zawaliła. Nie wiem jak. Dom był na oścież otwarty, wszystkie bramy, kieliszki na ulicy i jak weszłam do domu i zapytałam dlaczego, to wszyscy jego znajomi chórem odpowiedzieli, że Tomasz tak kazał, więc nie wiem co tam się działo, natomiast na pewno było śmiesznie i pamiętam, że wpadłam wtedy w furię i po prostu jak szybko przyjechali, tak szybko wyjechali, ale... A ty miałeś wtedy świadomość tego, że to są ludzie, nie wiem, bawiący się w poezji, albo już poeci, tak gdzieś tam miałam, natomiast to nie jest mój świat, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ja, po prostu ja i Tomasz to były gdzieś tam dwa różne światy i ja ich za bardzo nie rozumiałam, oni za bardzo nie rozumieli mnie, więc to było na takiej zasadzie no różnie. Aczkolwiek miałam świadomość, że to po prostu są poeci i że oni mają swoją wizję świata. A kiedy się zorientowaliście w bliscy najbliżsi Tomasza, że Tomasz ma taką silną pozycję towarzyską, że jest bardzo lubiany, że jest jakoś jako początkujący poeta rozpoznawany, że środowisko się z nim liczy? Nie wiem, kiedy to do was jakby dotarło? Znaczy, jeśli chodzi o jego bujne życie towarzyskie, to wiedzieliśmy to już dosyć wcześniej, bo dużo jego znajomych bywało u nas w domu, albo przyprowadzał ich do babci. Gdzieś się tam zawsze kręcili, dużo też było dziewczyn zawsze wokół niego. Natomiast jeśli chodzi o taką pozycję jako poety, to zorientowaliśmy się tuż po śmierci, kiedy my byliśmy jeszcze w takim... To po prostu przeżywaliśmy tragedię w domu, natomiast zaczęły ukazywać się o nim gdzieś tam artykuły. Dużo różnych ludzi dzwoniło, pisało do nas, więc docierało to do nas, że naprawdę był bardzo ważny. Któryś z krytyków i jego przyjaciół jednocześnie wspomniał w takim tekście wspomnieniowym tuż po śmierci Tomasza Pułki o tym, że w ciągu pierwszych dwóch tygodni po tym wydarzeniu tragicznym książkę Tomasza Pułki, chyba tę ostatnią, tak mi się wydaje, ściągnięto ze strony Haartu 60 tysięcy razy, co w ogóle jest jakimś rekordowym zupełnie jak na polskie warunki wydarzeniem. Rozumiem, że nie do końca mi się świadomość tego, że coś takiego się dzieje wtedy. Ale interesuje mnie też to, czy jakby to, co zostawił po sobie Tomek Pułka i to, że miał chyba nie szufladę, bo to nie te czasy, tylko nie wiem, komputer pełen tekstów, jakoś tak było taką myślą, która
pojawiła się w was, że człowiek chciał uporządkować, trzeba się z tym zmierzyć, może są jakieś rzeczy, które jeszcze są niewydane. Czy rzeczywiście musiała przyjść taka inspiracja z zewnątrz, że ktoś podsunął wam, że być może tam coś takiego jest? Jakby na ile zdawaliście sobie sprawę z tego, że tam są pewnie pełne pliki różnego rodzaju tekstów? Tak, myśmy sobie zdawali z tego sprawę i to gdzieś tam te myśli o uporządkowaniu tego krążyły. Natomiast jeśli mam być szczera, tutaj to nie było nas na to stać. Po prostu to była taka tragedia, że na jakiś czas, bardzo długi zresztą, po prostu nie mogliśmy z tym nic zrobić, ani dotknąć jego rzeczy, ani gdzieś tam zajrzeć w te papiery. I tutaj bardzo dziękuję za taką inspirację z zewnątrz, że to poszło dalej i że to wybieganie z raju się okazało, bo potrzebowaliśmy tego. Mam taką właśnie też mam takie pytanie do ciebie, bo bardzo wzruszyło mnie to, kiedy pierwsza do ciebie pisałam maila i się okazało, że ty używasz w mailu, w adresie takiego pseudonimu, niku, który sobie wybrał Tomasz. To jest tak, że wziąłaś to od niego, czy to oczywiście się nawzajem jakoś tak zainspirować, żeby tak o sobie mówić? Ściągnęłam oczywiście od niego. Na początku sama nie byłam świadoma tego, co to tak do końca znaczy i zapytałam go po prostu wprost. On powiedział, że mu półka, więc ja generalnie... Ale ty to wiedziałaś z jego wierszy? Nie, zapytałam go wprost. Napisał do mnie maila i stwierdziłam, że co to jest. Znaczy chodzi o Halfka, tak? Halfka, Half. Tak. Czyli on też miał w swoim adresie mailowym Halfkę, tak? Tak. No i generalnie postanowiłam, że skoro półka, no to ja też będę go używać i do tej pory tak jest. Tak, do tej pory tak jest, to prawda. A jeszcze chciałam cię zapytać, zanim przejdziesz do czytania wierszy, o inicjatywę, która wyszła ze strony twojej rodziny, dotyczącą właśnie form upamiętniania Tomka jako poety. Mógłbyś powiedzieć parę zdań? Tak. Generalnie moja cała rodzina chciałaby, żeby jednak o tym Tomku pamiętać i zdecydowaliśmy się, że po prostu cały dochód, który będzie miał być przeznaczony dla nas, bo wiadomo, dostalibyśmy część pieniędzy. Chcielibyśmy przeznaczyć na wspieranie młodych poetów, debiutantów. No po prostu tyle z naszej strony. Dziękuję za wypowiedź. Głupio mi troszeczkę odmówić. Zapraszamy do czytania. Wybieganie z raju. Kominy pracują na nasze zamyślenie. Mają astmę. Oddychają ciężko. Czekam, aż skończysz wpatrywać się w tę niebieską cegłę wiszącą nad nami. Zauważyłeś, jak rzadko używamy w rozmowie kolorów? Każde dopowiedzenie kończy się na brzegu ławki. Martwieje. Wiesz dobrze, jak była nieśmiała. Zawsze siadała na moich kolanach, a ty w myślach cedziłeś dziwka. Teraz myślę, że brało się to ze zwyczajnego zrozumienia. Nie zazdrości, a rodzinnego powinowactwa. Chodź, bo spadnie nam jeszcze na głowę. Byłoby niedobrze wracać do domu z oskarżeniem o dewastację nieba. Przyspiesz kroku. Ta cegła obrasta sadzą. Rzęsy się tlą. Blenda. Moje oczy są w coraz to gorszym stanie. Nie chodzi o wadę, nie mówię o jaskrze. Kiedy wieszam pranie i na siebie patrzę, moje oczy widzą codzienne umieranie jeszcze pojedynczego ciała, bo jeszcze się mieszczę w tej warunkującej rozstanie powłoce z papieru zwilżonego śliną. Nasze łodzie się miną, grymas uśmiechu. Nasze łodzie się mienią, brokat i cekiny. Opowieść o kolorze, który zgubił znaczenie. Piękne mówienie, zdrobnione do rozmówka na kursie języka, najlepiej angielskiego. Przecież nie dostrzegą różnicy w zapisie.
Moje oczy są w coraz, coraz to gorszym stanie. Kiedyś były tylko smutne. Teraz to jest rozpacz. To nie siedzi we mnie, tylko podczas siebie. Taki akt własności, żeby był czasownik. Taki akt własności, żeby przyjąć gości i częstować ciało. Idea chrześcijaństwa to przejście szukałem do jesień widocznego na murach. Która jest? Tak, to tutaj. Mam nadzieję, że zdążę. Bardzo ładne miejsce. Dziękuję. Proszę się rozgościć. Szron. Wychodzę. Jeśli wrócę, to tylko przez Judasza. Nie wpuszczaj obcych. Jest tyle innych rzeczy wartych uwagi. Na przykład twoje nogi założone jedna na drugą, gdy czekasz. Albo gdy się spieszysz z zaciśnięciem, wiążąc usta. Jakby zamykając drzwi, więc nie bój się. Nie czekaj. Zostawię ci na blacie zdjęcie. Tak wyraźne, że przecina źrenice. I tylko czarna plamka świeci wśród parujących wód otoczonych włóknami. Zdojrzały wczoraj jabłek. Przenikając przez popsuty ekran, wyczarowuje głód. Metaforę smaku, szumiący efekt śmiechu. Jutro samo się naprawi. Przedział. Przepisz to raz jeszcze i opowiadam ci sen, w którym ze świata do świtu, jak od ciebie do mnie, jak z Krakowa na dywan w twoim pokoju. Więc to są właśnie pierwsze nekrologi? Tak jak jest horoskop przy kawie, larwy w ubraniach, moje conocne chowanie się w łazience? Bo miało być inaczej. Prześwietlone są drogi, umajone są sady. W nadgarstkach i podręcznikach, na dworcach, z paralaksami tak doskonałymi, że nie do zauważenia w świetle tego świtu, w świetle tego świata. Dokładnie wtedy, kiedy mówisz. To bardzo częsty układ, zasuszony jabłką, strach przed zadowoloną kobietą i dworzec. To wcale nie jest taki łatwy przypadek. Owady i ziarenka, robaczywe ślady. Wierz mi. Jedno z nas pojedzie na tą wycieczkę. Będzie słuchało jazzu między stolikami i czekało na mnie. Ja przepiszę to raz jeszcze. Paralaksa w weekend. Dzisiaj byłem przebrany za rybę. Pływałem wokół trawy. Niosą nas różne wątpliwości, zdania bez interpunkcji, ścieżki wydreptane okruchami ciasta. Są wypukłe i śliskie. Gdy dotykam, pękają. Pęka mi skóra na plecach. Czytam i nie śpię. Albo mleko na schodach, albo wieczór bezludny na statku. Rudnika się przenieść do nieco większego miasta. Wtedy się poznaliście, czy wcześniej już? Wtedy, czyli na studiach w Krakowie. W okresie mieszkania studenckiego w Krakowie, powiedzmy w ten sposób. My nie studiowaliśmy razem, studiowaliśmy na jednym wydziale przez jakiś czas, a poznaliśmy się nieco wcześniej, choć tak naprawdę bardzo późno, biorąc pod uwagę odległość, która dzieli mój dom rodzinny i dom rodzinny Tomka, bo chyba w 2009 roku dopiero się poznaliśmy, a mieszkaliśmy od siebie około 12 km w dwóch różnych wioskach, niemal sąsiednich. No, tak to by. No to opowiedz nam trochę o tym okresie, który obrosnął w tyle mitów i legend. Jak to było w tym Krakowie? Okej, chciałem powiedzieć jedną rzecz na wstępie, bo tutaj Magda jest w takiej sytuacji, że jest jedną siostrą Tomka. Ja natomiast byłem jednym z tysięcy kolegów, podejrzewam.
To nie jest tak, że się przyjaźniliśmy. Mieliśmy takie bardzo kumpelskie, koleżeńskie, chłopackie relacje. Nie wiem, czy Tomek w ogóle był człowiekiem, który nawiązywał kontakty, relacje typu przyjaźń. To jak już Magda tutaj powiedziała anegdotę, właśnie to można sobie wyobrazić, jeżeli ktoś go nie znał, jakim mógł być człowiekiem. Właśnie też dlatego jest tu wśród nas na pewno mnóstwo osób, które znały Tomka. Ja mówię tylko i wyłącznie w swoim imieniu. Chciałbym, żeby to było jasne. Więc no, kontynuując ten dziwny wywód, to po prostu no, naszą relację można określić, opowiadając tą historię, jak się poznaliśmy, to właściwie bardzo się szybko dogadaliśmy. Po 30 minutach natomiast prawie się pobiliśmy, a później się znowu bardzo dogadaliśmy przy następnym spotkaniu. I były to spotkania przede wszystkim przy okazji eventów poetyckich, tak? Eventów, wydarzeń różnego rodzaju. Tomek był dla mnie, przynajmniej jak go tak zawsze widziałem, poetą jednak ponad środowiskowym, to znaczy nie szufladkował się w żadnym środowisku. Przychodził na bardzo dużo wydarzeń literackich, bardzo różnych. I przy okazji tych wydarzeń też się spotykaliśmy, rozmawialiśmy i tak dalej na temat, na przeróżne zupełnie tematy. Ale tak, Tomek dużo czasu swojego życia spędził na tych spotkaniach literackich i być może tym zapracował nieco na ten zarążek legendy, który po sobie pozostawił, o którym też mówiła Aldona Kopkiewicz. To był człowiek bardzo charyzmatyczny, charakterystyczny i jeżeli gdzieś się pojawiał, to przeważnie z tego spotkania zapamiętywało się jego. No właśnie, współcześnie, jak się buszuje po źródłach, żeby jakoś tam zetrzeć się i spotkać z fenomenem Pułki, to właściwie wygląda na to, że on był, że on dość mocno był obecny w rzeczywistości wirtualnej, internetowej i tak dalej, ale oczywiście my doskonale wiemy, że było dokładnie na odwrót. Po prostu sieć łatwiej zapamiętuje niż życie offline. I to jest jakoś strasznie interesujące, że skoro jednak nie spędzał w przestrzeni wirtualnej tak dużo czasu, jakby wydawało się po tym, co tam zostało, to co właściwie robiliście razem na tych inwentach? Co to było? To były turnieje jednego wiersza? To były spotkania po to, żeby się ze sobą zmierzyć, wygrać? Czy to raczej były dyskusje, debaty? Czy byście się, nie wiem, ścierali? Byście zakładali jakieś, nie wiem, stowarzyszenia po to, żeby coś zmieniać? O co chodziło? Czy chodziło tylko o poetycką, twórczą rywalizację? Czy może jednak o projekty, w których cel był, powiedzmy, związany z czymś bardziej wobec poezji zewnętrznej? To znaczy, tak, pierwsza część była o tej sieci. No na pewno gdzieś tam Tomka się pamięta przede wszystkim z sieci, no to jest specyfika tego medium, tutaj się wszystko jest zapamiętane, wszystko zostało, tak. Ale tak, Tomek bardzo dużo działał offline i tak jak mówiłem wcześniej, już udzielał się na bardzo różnych eventach literackich. Pamiętam taką absurdalną sytuację, kiedy obaj się spotkaliśmy na jakimś czytaniu lokalnych krakowskich poetów, znaczy jako widzowie, w piwnicy pod Baranami. I bardzo, on się chyba również zdziwił, tak samo jak ja, że go widzę, tak samo się zdziwił, że mnie tam widzi. No i tak siedział, posłuchał i wyszliśmy. I więc no, jednocześnie oczywiście działał też offline w działaniach łączących te gdzieś tam przestrzeń wirtualną z realną, to znaczy na offline'owych, że tak powiem, spotkaniach grupy Perforkrata, chłopaków z Huba Wydawniczego, którzy robili jednak dużo spotkań. Tomek się znakomicie sprawdzał jako swego rodzaju awanturnik, prowadzący spotkania i tak dalej. Prowadził je w bardzo specyficzny sposób. Na pewno nie można było się nudzić i tak dalej. A my nie zakładaliśmy żadnych stowarzyszeń, tutaj bardziej chodziło o dobrą zabawę, bo też pamiętajmy o tym, że my mówimy o latach 2010-2011, mieliśmy wtedy po 20, ja miałem 23-4 lata, to on był 2 lata ode mnie młodszy, więc tak naprawdę dla nas to była dobra zabawa, tak? A propos zabaw, pewnie część z nas bardzo się zdziwiła, kiedy w wybieganiu z raju
dotarła do jednego z tych czterech niepublikowanych dotąd tomów, albo przynajmniej szkiców do tomów, szkiców tomów. Mam na myśli HWDP, z którym wiem, że masz jakąś historię. Wiem, że jesteś jedną z tych osób obdarowanych tym tomem przez Tomasza. Tak, HWDP jako miejsce na ziemi to się nazywało i to wyszło w tej książce. Tak, Tomek parę miesięcy przed śmiercią tą książkę wysłał pocztą mailową, łącznie z cennikiem później wydanym w Poznaniu. Tak, bo jedna z tych osób po prostu tą książkę dostały od Tomka wcześniej. A on chciał ją opublikować jako książkę poetycką, czy wysłał ci ją w celach, nie wiem, poznawczych? Myślę, że gdyby nie chciał publikować jej jako książki włodyńskiej, nie wysyłałby znajomym w formie jednak skończonej, zatytułowanej całości, tak? Więc jednak wydaje mi się, że to gdzieś tam było najbardziej zamiarem publikacji. Pytam o to dlatego, że tam, że ta książka się w dużej mierze składa z coverów, które mnie się wydawały osobiście, jak pierwsza zaczytałam, takimi może po prostu ćwiczeniami stylistycznymi, żarcikami. Może na potrzeby turniejów, może na potrzeby jakichś spotkań, może w ogóle generowane wspólnie, nie wiem. A tu się okazuje, że on myślał o tym jako o swojej własnej autorskiej książce. Powiedzmy, jaki masz stosunek do tych coverów? Który z nich, nie wiem, na przykład nawet ci przypadł do gustu, albo czytałeś go z największą ekscytacją? Którego poeta według ciebie podrobił najlepiej? O, nie jestem w stanie akurat na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, którego podrobił. Nie wiem, czy podrobił to jest dobre słowo. Po prostu była taka książka, której on coverował bardzo wielu poetów. Tam się pojawia cover wiersza Tadeusza Różewicza, Rafała Wojaczka, Andrzeja Stoskiego, Tadeusza Dyskiego i wielu, wielu innych. Ale to jest bardziej nie w zasadzie podrabianie tylko dialogu z tymi wierszami. Też dialogu stylistycznego, językowego, też dialogu z treścią tych wierszy, ponieważ jeżeli się zostawi oryginały z tymi coverami, to często wychodzą bardzo, bardzo zabawne kwestie. I tak, on o tym myślał po prostu, jako o takiej książce chyba najbardziej, zdecydowanie najbardziej dialogującej może z tradycją literacką z wszystkich książek Tomka. Zrobił to bardzo sprawnie, zrobił to bardzo sprytnie. Moim zdaniem to jest to książka, która się najbardziej broni. Tak, ja nie twierdzę, że nie, tak. Tylko myślałam, że może jeszcze jakiś towarzyski... Nie myślał o tej książce jako o towarzyskim żarcie. Oczywiście ta historia ma ten rys taki, no, powiedzmy, sztubacki i tak dalej. I ta książka ma taki rys, ale właściwie taki rys miało niemal wszystko, co robił Tomek. Tak, on to miał po prostu w sobie, że był zaczepny jako poeta, bardzo lubił wszelkiego rodzaju tak zwane bify pomiędzy poetami. Nie bał się powiedzieć otwarcie, napisać w tekście, który dalej wisi w internecie, których poetów uważa najsłabszych z jego pokolenia. Bardzo go to nakręcało, też jak to widziałem, jak go znałem, po prostu to był człowiek, który nie tyle był konfrontacyjny, tak? On jego to nakręcało do pisania. I uważam, że to za dobrą drogę. Ja zresztą tutaj się jakby zgadzam. Jedną z takich legend, która krąży na jego legend, no, jeden z jego fenomenów jest ze stron Tomka Boki, bardzo często wspominany przez różnych ludzi, to jest właśnie to, że mówi się o nim jako osobie, której wolno było więcej, bo był czarujący, miły, ujmujący, więc jak ktoś tam czasami przeskrobał, to się jakoś mu szybciej troszeczkę wybaczało. I też kiedyś właśnie spotkałam się z taką opinią, że miał takiego, no nie chcę powiedzieć farta, ale miał taką skłonność, miał taką zdolność, że umiał jakby kreować rzeczywistość w taki sposób dla siebie pożądany. Kiedyś Iwona Witkowska, która się z nim kolegowała, opowiadała mi właśnie taką historię o tym, próbowała mi naszkicować jego obraz i powiedziała coś takiego, że on tak dość łatwo osiągał to, co chciał, że gdzieś tam, że jeżeli chciał na przykład, nie wiem, drożdżówkę, to gdzieś tam miał kawałek kwiatka, który wymienił na coś tam, to coś wymienił na coś tam i w końcu dochodził w ten sposób do drożdżówki i miał tą drożdżówkę. Osiągał te swoje cele w taki sposób, znikąd brał coś, o co mu chodziło. I chciałam cię właśnie zapytać, czy twoim zdaniem to też był właśnie taki człowiek, nie wiem, w czepku urodzony, któremu ciut więcej jakoś tak, który się tak potrafił śliznąć czasami, wymknąć z jakiejś opresji. Tak. Tak.
Po prostu no, tak. No. To może powiedz o tym, jak kiedyś ci się zdarzyło, że tak powiem, zapłacić cenę za jakiś drobiazg, który przeskrobał. Znaczy nie wiem, czy to jest historia, którą co do końca opowiadać. No, nie ma to za bardzo tak naprawdę znaczenia w stosunku, w kontekście wierszy Tomka. No ale skoro spotkanie jest wspomnieniowe, to możemy wspomnieć o tym raz. Zostałem, mówiąc kolokwialnie, w pysk przez Tomka. On to zrobił zupełnie specjalnie, kiedy uderzył, klepnął w pośladek kobietę stojącą, 50-paroletnią stojącą przede mną. Akurat ona się odwróciła, rzeczywiście mi oddała. Tomek się podobał, bardzo szczęśliwy wtedy, tak, więc bardzo był siebie dumny. No tak, to był właśnie tego typu człowiek, więc dlatego właśnie trochę się buntowałem przed tym określeniem przyjaźń, bo to chyba nie był człowiek, który nawiązywałby tego typu relacje, tak mi się wydaje. Bardzo ci też dziękuję za tę opowieść, bo ona, to wyzbraniałeś się, żeby ją tutaj przypomnieć, a ona jest sympatyczna po prostu i jakoś... Wszystko zostało wyboczone. Ja również zostałem wynagrodzony za to, co się stało, więc... No właśnie i też przypominają mi się takie słowa też Iwony o tym, że ona kiedyś powiedziała, że jej środowisko, że poeci z jej środowiska i z jej pokolenia troszkę się definiują właśnie przez nieobecność Tomka, że to jest jakoś dla nich współcześnie taka rzecz, która, z którą się muszą, chcą czy nie chcą, konfrontować i wobec której muszą się jako i poeci, i ludzie ustawiać. I chciałam cię zapytać o, no, użyję tego słowa, pustkę po Tomku, też taką właśnie na scenie poetyckiej, poetycką pustkę. Nie wiem, masz jakieś pomysły na to, w jaki sposób radzić sobie z poetą tak potwornie obecnym, bo wszechobecnym w świadomości tego pokolenia, a z drugiej strony właśnie, no, pewien dojmujący sposób nieobecny. To znaczy radzić sobie, no może rzeczywiście coś w tym jest na pewno. Nie wiem, czy to pokolenie się definiuje samo jako przez tą wyrwę w Tomku, ale z pewnością, jeżeli pokolenie literackie miało swoje przeżycia, to niestety tak się stało, że to na pewnym stopniu śmierć Tomka był bitym pokoleniem, przeżyciem pokoleniowym niestety było. Tomek, wszyscy, niemalże wszyscy znaliśmy Tomka, tak? I wszyscy to przeżyliśmy. Wydaje mi się, że być może naiwnie mówię w tym momencie, ale też w jakiś sposób nas ta śmierć Tomka zbliżyła do siebie. Troszkę, wydaje mi się, zmieniło się wiele relacji w środowisku poetyckim wśród ludzi mojego pokolenia po tej śmierci. Właśnie w stosunku do tego, jak to wyglądało wcześniej, więc no musimy się z tym konfrontować i to właściwie będzie, podejrzewam, zawsze. Jestem o tym przekonany, że za 10-15 lat również będę pytany o Tomka, Półkę i jakby jest to dla mnie naturalne i to tak naprawdę mnie cieszy, ponieważ jakby to środowisko, co do nim nie mówić, bardzo specyficzne środowisko poetyckie, modopoetyckie powiedzmy, ma bardzo dużo różnych wad, bardzo dużo różnych słabości, ale jednak wszyscy jakoś o tę pamięć dbają, mi się wydaje. I bardzo się cieszę, że generalnie tak to wygląda, bo też na przykład przecież mieliśmy niewiele wcześniej, kilka lat temu, tragiczną śmierć Mirka Nahacza, prozaika. I tutaj wydaje mi się, że Mirek akurat został trochę zapomniany. Został trochę zapomniany, jakby nie ma kogoś, kto mógłby o nim przypomnieć. A w przypadku Tomka mnie bardzo cieszy, że jest obecny, jednak wielu ludzi o nim pamięta, o nim wspomina, chociaż niekoniecznie jest to dla nas jakby komfortowe, nie jest to łatwe doświadczenie dla wielu, dla mnie też nie. Ale po prostu tak należy, tak, może tak, w ten sposób. Dobrze, dziękuję ci bardzo i zapraszam cię do czytania. Okej. Kochana liryko, gdybyś zdjęła powinności i wymyła nerwy,
obserwując drżenie między akcentami. Tu zęby trafiają na grudkę krajobrazu. Łykane mi nadszczo z okruchami lustra, mogłabyś wyznaczyć się do odpowiedzi, udzielić mi pytań, jakie tobą stawiam, gdy chcę lekceważyć, zamiast być przed czasem, gdy na siebie czekam. Blenda. Moje oczy są w coraz to gorszym stanie. Nie chodzi o wadę, nie mówię o jaskrze. Kiedy wieszam pranie i na siebie patrzę, moje oczy widzą codzienne umieranie jeszcze pojedynczego ciała, bo jeszcze się mieszczę w tej warunkującej rozstanie powłoce z papieru zbliżonego śliną. Nasze łodzie się miną, grymas uśmiechu. Nasze łodzie się mienią, brokat i cekiny. Opowieść o kolorze, który zgubił znaczenie. Piękne mówienie zdrobnione z rozmówka. Na kursie języka, najlepiej angielskiego. Przecież nie dostrzegą różnicy w zapisie. Moje oczy są w coraz to gorszym stanie. Kiedyś były tylko smutne, teraz to jest rozpacz. To nie siedzi we mnie, tylko podczas siebie. Taki akt własności, żeby był czasownik. Taki akt własności, żeby przyjąć gości i częstować ciałem. Idea chrześcijaństwa to przejście szukałem do jesień widocznego na murach. Która jest? Tak, to tutaj. Mam nadzieję, że zdążę. Bardzo ładne miejsce. Dziękuję. Proszę się rozgościć. Rozdanie. Gdyby śmierć zamiast śniegu, zdjęcie hasło dookoła. Tutaj ma cienie, tam kredki, podkreślone oczy. Malowałam się w wodzie, owoce wiszą i widzą. Każdy ząb z osobna, całe to śnienie, ta ryby tam pływaną. Możecie to wyminąć, zamienić na wzmianki o ciele. W tym morzu, jakim niewątpliwie jest układ, krew. Tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem. Widzę odwołania, zieleń, ziarno. Europa, dosyć uogólnień. Każdy sprzeciw jest na pokaz. Wierszyk z Materaca. Ktoś dał mi lekkość w kreśleniu wierszy ze stołu stojącego w rogu pamięci. Z tych fragmentów zrobiłem dla ciebie latawiec. Bo używam pamięci jak narzędzi, wobec części mnie w dłoni jak kartkę, za które beztrosko zawodzą kolaturowym tłem, na którym ktoś już kiedyś przemek postawił napis koród. Przecież nie będę korzystał z urody języka, co to we mnie szaleje jak na zagranicznych sylwestrach, gdzie coś w nosach płucko. No i właśnie pod język na pewno. Kiedy napisałem swój pierwszy wiersz, wers z wierszem jako Ramą, Hare Rama, Hare Krishna, spłonęło sąsiedztwo, a rzeka zatruła się barwą. Ta barwa to pokój umeblowany frazą, wygodnie mi w zdaniu przyjął na siebie, ukradzioną sobie, gdzieś na brzegach wspomnianej pamięci, na nieprzytomnej plaży, gdzie się sobą opalam. Jak czarniutką lufkę. Do Tomka Półki cover wiersza Zbigniewa Herberta. Dzień dobry, Tomku, lufkę spal i otwórz film. Tuż spod stóp wypełza brudny spokój grób. To ziemia milczy znaną mową, to już klasyczny szep bezpieczny, który tak dobrze zna twój polski. To dzień przedwieczny, jasny dzień, otwarte rzeczy, może wąski dzwon nie bije. Nie usłyszysz szumu, żadnego ruchu, stawia twoje litery beztroska, stagnacja serca i rozumu. Zanim powstaną kolejne wymiary, cóż ci w ciele przed się,
i nigdy w ogień dmuchać, pić eter, gryźć fiksy, znaleźć rozrzutne słowa, zakupywać w sobie blask żyjących, wciąż gorzej, Tomku, nerwy złóż i pod jasnością podaj szkiełko, nie pęknie płonąc w lekki kurz, jak masywny gąb kosmos w dzień. Nie zdać nas kosmos, fizyka kwantowa, rachunek za gaz i głupota straty. I twoja małość, nazbyt mała, i twój radosny śmiech z zabawy. Dziękuję, Olo Walicki. Dziękuję Maciejowi, dziękuję ci Dawidzie. I dziękuję wam za to spotkanie. Zapraszam państwa na kolejne spotkanie i szczególnie chcieliśmy podziękować wszyscy Biuro Literackie i oczywiście my tutaj wszyscy tobie, Mando, za to, że przyjechałeś, że się zdecydowałeś. No i... Brawo za pan. Dziękuję. Państwu serdecznie dziękuję i wszystkim tutaj, ponieważ no, to jest bardzo duże wydarzenie dla mnie i dla mojej całej rodziny i bardzo się cieszymy. No i ja może powiem na koniec, że Tomek przy każdej możliwej okazji odgrażał się, że tak naprawdę, że my jako rodzina zobaczymy, że docenią go dopiero po śmierci, więc ja myślę, że to się teraz dzieje i bardzo dziękuję. Dziękuję.